a ze mną Mamia Dzikija, piłkarz, który nie mógł wystąpić w dzisiejszym spotkaniu. Czy można powiedzieć, że to było szczęśliwy remis dla zawodników Ruchu Chorzów? No tak, można powiedzieć, bo strzeliliśmy bramkę w ostatniej minucie. No w sumie obie drużyny widać było, że Legia już miała mistrza, my też w sumie nie mogliśmy jakoś tam poprawić ewentualną wygraną, może byśmy mogli szóste miejsce zająć, także to może ta gra dlatego tak wyglądała. No, natomiast tak jak mówił, no szczęśliwie zremisowaliśmy i trzeba się z tego punktu na pewno cieszyć. Ruch momentami grał, jakby miał związane nogi. No tak, tak jak mówię, może, no nie wiem, no po prostu ciężko było pokonać Legię, było widać, no i to na pewno przeszkadzało w grze, no natomiast, no nie wiem, chłopaki na pewno wszystko robili, żeby wygrać, no. Ale nie ma więc prezentu na 75. urodziny dla Gerarda Cieślika, bo ponoć zwycięstwo nad Legią miało być dla niego najlepszym prezentem. To znaczy na pewno by było najlepsze, jakbyśmy wygrali, no ale mi się wydaje, że jednak remis z mistrzem Polski to jest jednak dobry wynik i trzeba to zaliczyć jako udany. W Chorzowie już przełknęliście tę gorzką pigułkę, że Ruch nie zagra w pucharach? No tak, o tym już raczej już nie pamiętamy, no to już nie ma sensu, bo to już jest przeszłość i trzeba się skoncentrować i przygotować się na następny sezon. A następny sezon Mamia Dzikija spędzi w Ruchu, czy też jeszcze nie wiadomo? To znaczy, no jestem na razie tak w okresie przemyśleń, także myślę, że w przyszłym tygodniu coś się wyjaśni. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na najciekawsze sytuacje z tego spotkania. Komentuje Grzegorz Milko. Zaczęło się dobrze dla Legii. W 29 minucie przywilej korzyści sędziego Wójcika, tutaj zagranie Wukowicza do graczy Legii i Sokołowski podaje Kucharskiemu, to była 29 minuta, 13 gol w tych rozgrywkach Kucharskiego po takim niezłym, lepszym starcie w tym meczu Ruchu. Później Legia już zaczęła kontrolować sytuację i właśnie takim uwieńczeniem tego był gol Kucharskiego. W drugiej połowie faul właśnie na Kucharskim, fauluje Wleciałowski, który w pierwszej połowie między innymi zażegnał bardzo groźną sytuację po akcji Świetlicy, a to strzał Kiełbowicza. On w pierwszym meczu tych dwóch drużyn w grupie mistrzowskiej zdobył fantastyczną bramkę, mniej więcej z tego samego miejsca z rzutu wolnego na Łazienkowskiej w Warszawie. Tym razem górą Marek Matuszek, ale ta akcja mogła się podobać. Wciąż Legia prowadziła 1-0 i w drugiej połowie była stroną przeważającą. Dobre spotkanie Kucharskiego, to on właśnie w polu karnym przewraca się, ale to była bardzo dobra interwencja Wleciałowskiego, który trafił w piłkę, nie ma mowy o rzucie karnym. Wciąż jednobramkowe prowadzenie gości z Warszawy. Jedna z groźniejszych akcji niebieskich z Chorzowa, Górski. Górski, wysokość pola karnego i tu zapewne szukał Mariusza Śrutwy. Szukał go także Bizacki, ale poplątał się w tym szukaniu, w tych zwodach. Nie zagrał piłki do Śrutwy. Ten nie strzelił swojego setnego gola w swojej ligowej karierze. Z kolei akcja Masternaka. On także chciał podawać do Śrutwy, ale i tym razem piłka nie trafiła do napastnika Ruchu. Śrutwa na kwadrans przed końcem tego spotkania został zmieniony przez Sukera, zatem wciąż 99 goli w karierze ligowej Mariusza Śrutwy, a poniedziałkowy jubilat Gerard Cieślik ma tych bramek 167. On jest najskuteczniejszym strzelcem Ruchu w historii, choć w klubie ekskluzywnym, klubie Stu, zajmuje trzecie miejsce. Kolejna akcja Ruchu, tym razem zagranie do Bizackiego i tak jak w pierwszej połowie trzy sytuacje fantastyczne zmarnował Świetlica, tak teraz najlepszą okazję dla siebie, chyba nawet dla Ruchu w całym meczu marnuje właśnie Krzysztof Bizacki. W tym momencie to była 84. minuta, mogło być 1-1, bardzo przytomne wyjście Radostina Stanewa, a w sumie nieźle wprowadził się Marek Suker, z którego na pewno będą mieli dużo pociechy trenerzy, kibice Ruchu. To młody napastnik grający bez kompleksów. I wreszcie ta sytuacja już z doliczonego czasu gry, 90 minuta. Bardzo ładny strzał Bartłomieja Mroza, jego trzeci gol w tych rozgrywkach. Gol, który daje remis w tym meczu 1-1 na zakończenie sezonu. Legia po dwóch pierwszych porażkach na przywitanie nowego sezonu
po porażkach ze Śląskiem i Zamiką właśnie zaczęło od zwycięstwa nad Ruchem w Chorzowie 4-0. Remisem Legia kończy, ale takim remisem pewnie z którego nikt nie rozpacza. Ruch Legia 1-1. Ja oddaję głos Łukaszowi Płóciennikowi. A ze mną trener Bogusław Pietrzak, człowiek, który jeszcze nie tak dawno prowadził piłkarzy Chorzowskiego Ruchu. Panie trenerze, jak pan oceniał dzisiejsze spotkanie Ruchu z mistrzem Polski? Myślę, że bardzo ciężko dzisiaj było się zmotywować jednej, drugiej stronie do takiej prawdziwej walki i to było widać na boisku. Myślę, że Ruch troszkę za dużym respektem wyszedł dzisiaj od początku. Trzeba było, tak mi się wydaje, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby zaatakować odważniej. Legia mistrz Polski już i myślę, że troszeczkę tej motywacji na pewno miała za mało. Myślę, że również trzeba wziąć pod uwagę pogodę, bo w przeciągu 4 dni ta temperatura nam rosła i ja powiem szczerze, że ciężko na pewno było grać dzisiaj. Dla Ruchu remis zasłużony czy wymęczony, jakby pan to ujął? Myślę, że zasłużony, bo ta gra była, no powiem tak bardzo lapidarnie, nieciekawa i z jednej i z drugiej strony na palcach jednej ręki można było policzyć ciekawe akcje, także myślę, że ta bramka się mimo wszystko Ruchowi należała. Panie trenerze, miło pan będzie wspominał stadion przy ulicy Cichej w Chorzowie? O tak, jak najbardziej. Więcej tutaj było chwil przyjemnych, więcej zdobyczy niż strat. Przynajmniej ja to tak oceniam. Tak się pożegnałem z zawodnikami, tak się pożegnałem z zarządem klubu. Bardzo fajnie tu się pracowało i bardzo mile będę wspominał to na presję. Na koniec proszę powiedzieć, czy Legia zasłużenie sięgnęła po tytuł mistrza Polski w przekroju całej ligi? W przekroju całej ligi, tak jak pan mówi, i jesień, i wiosna. Myślę, że tylko ten zespół mógł zdobyć mistrzostwo Polski za całokształt, absolutnie. Myślę, że teraz jest za krótko czasu, żeby dywagować na temat szans, kto jakie miał. Te dyskusje trwały przed. Wszyscy stawiali na Wisłę, Legia zabrała to, co chciała zabrać. Przyczaili się na wiosnę, ale myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Byli najrówniej grającym zespołem, nie przegrali bodaj na wiosnę, prawda? I chociażby dlatego, ale i nie tylko dlatego. Grali najbardziej konsekwentny futbol, może nie zbyt finezyjny, z wielkim polotem, ale bardzo, bardzo konsekwentnie. Zbierali punkty, a przecież tu się grał punkt. Dzwonią już do pana telefony z propozycjami? O nie, jeszcze nie, spokojnie, myślę, że aż tak. Tak, te tygodni przerwy i dla stadionu, i dla piłkarzy Ruchu Chorzów, ale czy to będą smutne wakacje? Na pewno inaczej sobie planowaliście tą ligę. Przede wszystkim miały być występy w pucharach. Tak, no zaczynając przygotowania, byśmy inaczej troszeczkę, inny plan zakładaliśmy, że tych punktów i to miejsce będzie zupełnie inne niż jest, że w Pucharze Polski awansujemy do finału. No tak się nie stało, pierwsze mecze rundy pokazały, że wcale tak nie musiało być, bo te mecze były niezłe w naszym wykonaniu. Przegraliśmy je dosyć po dobrej grze, dosyć pechowo i dlatego gdzieś to powietrze chyba z nas wyszło. Czego więc tak naprawdę zabrakło? Graliście na początku dobrą piłkę i zbieraliście dobre recenzje, a jednak nie było wyników. Skuteczności. Tylko i wyłącznie? Wydaje mi się, że tak, bo sytuacje były w każdym meczu i po prostu niewykorzystane mściły się i z tego chyba brały się nasze porażki, bo naprawdę no, takie mecze jak na Wiśle, na Legii nie powinniśmy przegrać, a mimo to właśnie przegraliśmy, bo nie strzelając dostawaliśmy bramki. Często mówi się o tym, że czasami drużyna potrzebuje nowej miotły, świeżego oddechu, świeżego spojrzenia na grę. Czy potrzebna była zmiana trenera w Ruchu Chorzów? Czy trener Bogusław Pietrzak nie był już zbyt długo waszym szkoleniowcem? No nie wiem, to decyduje o tym. Wiem, że to trudne pytanie dla zawodnika. Kierownictwo klubu o zmianie trenera i trzeba po prostu dać czas nowemu szkoleniowcowi. Mecze były z Amiką, dzisiejsze nawet z Legią nie były złe w naszym wykonaniu, także czas pokaże po prostu. A czy już coś wniósł trener Orest Lęczyk, którego znacie doskonale? Znamy go, a wniósł na pewno dyscyplinę i to jest trener, który ma autorytet wśród piłkarzy i pomaga to w realizowaniu założeń na pewno taktycznych, bo każdy po prostu stara się wypaść jak najlepiej. Nie mówię to w kontekście trenera Pietrzaka, bo również po prostu starał się każdy grać jak najlepiej. Nie wychodziło czasami
aczkolwiek przypomnę, że za trenera Pietrzaka wiosnę mieliśmy bardzo dobrą, bodajże dwie rundy temu, gdzie zdobyliśmy najwięcej punktów w lidze, także no kiedyś dobra pasta zawsze się kończy, prawda, i ta zmiana chyba była nieunikniona. Dzisiaj zespół Ruchu Chorzów zremisował z Legią 1-1. Czy było to szczęśliwy remis dla Ruchu? Czy szczęśliwy? No nagrodzona na pewno została waleczność zespołu do końca, bo Robert Górski wyłuskał taką piłkę już w 91 minucie, praktycznie niemożliwą, ją wyjął z autu i podał do przodu. I dlatego ta waleczność zespołu została nagrodzona. Także uważam, że zasłużone. Jednak po 45 minutach mogłoby być już 2, a nawet 3-0 dla mistrza Polski. Tak, no siedziałem na trybunach i trzeba przyznać, że podziwiałem grę Legii. Jak ta drużyna jest poukładana i faktycznie mieli trzy sytuacje dogodne. No naprawdę jest to bardzo dobry zespół i przy wykorzystanych sytuacjach mógł mecz wygrać, ale gra się na bramki. Podziwiałeś przyszłych kolegów z drużyny? Nie wiem. Wiem, że jest zainteresowanie Legii, natomiast na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem Ruchu i rozmowy należą do pana prezesa. A czy już ktoś ze stolicy kontaktował się z tobą, rozmawiał wstępnie, że widziałby cię w zespole z ulicy Łazienkowskiej? Znaczy takie przesłanki mam już od roku, że po prostu jest zainteresowanie z tamtej strony. Rok temu się nie udało, może w tym roku. Myślisz, że odnalazłbyś się w drużynie Legii Warszawa? Mariusz Śródfa, który również tutaj odchodził do Warszawy jako gwiazda. Tamta gwiazda zgasła, dopiero po powrocie do Chorzowa ponownie się odnalazł. No nie przestrasza mnie to. Jeżeli dostanę propozycję, to na pewno spróbuję. Jest to jednak specyficzny zespół. Tak, jest to specyficzny zespół, ale tak jak mówię, że jestem takim człowiekiem, że po prostu nie wybaczyłbym sobie, jeżeli bym po prostu nie podjął rękawicy. Korci gra w pucharach, a może w Lidze Mistrzów? Na pewno to i dwa, że tak jak mówię, nie widzę Legii pierwszy raz i jest to bardzo dobry zespół i na pewno bym zyskał sportowo. Z drużyny przy ulicy Łazienkowskiej łatwiej awansować do reprezentacji Polski? Myślę, że tak, a jest to moim marzeniem. Dziękuję bardzo, co tym bardziej nie wychodzi? Ja myślę, że jest to dobrym obrazem nie tylko naszej, mojej dyspozycji, ale dyspozycji całej naszej drużyny, która gdzieś tam od pierwszego meczu jest mocno pod kreską i praktycznie z meczu na mecz graliśmy coraz gorzej i może nie fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie ta nasza postawa była coraz gorsza i w zasadzie to już przestawaliśmy chyba wierzyć w to, że jeszcze coś możemy osiągnąć w poszczególnym meczu i w kontekście całej ligi. Czyli jak to było? Ruch był słaby czy pechowy? Ja myślę, że jedno i drugie. Był pechowy do czasu, a później był po prostu coraz słabszy, szczególnie psychicznie, tak jak powiedziałem. Czy najlepszym obrazem jest to, że bodajże w 5 czy 6 spotkaniach prowadziliśmy 1-0 i prawie wszyscy twierdziliśmy gdzieś tam po meczu, że nie wierzyliśmy, że uda nam się ten wynik utrzymać. I najczęściej się tak stało. Przypomnę, że prowadziliśmy z Wisłą 2 razy, prowadziliśmy na Legii i żadnego z tych spotkań nie wygraliśmy. To dobrze, że ten sezon ligowy dla Ruchu już się skończył? Ja myślę, że tak, ponieważ dzisiejsze spotkanie było również obrazem tego, że byliśmy zmęczeni już tym wszystkim, co się rozgrywa w drużynie i chyba dobrze, żeby odpocząć, jakoś przegrupować siły i z nową wiarą, z nowym animiuszem ruszyć od nowego sezonu do walki. Myślę, że te cele znowu trzeba postawić bardzo wysoko, bo chyba o to chodzi. A jak wy jako piłkarze oceniacie tą krótką wiosnę? Na każdą ocenę chyba efekt końcowy ma duży wpływ. My jej nie możemy oceniać pozytywnie, w naszym kontekście oczywiście, ponieważ dla nas nie była udana. Zdobyliśmy bardzo, bardzo mało punktów i na pewno gdybyśmy wygrywali, strzelali dużo bramek, grali bardzo dobrze, to byśmy powiedzieli, że wszystko jest super, okej, a tak to niestety, no, chcemy jak najszybciej zapomnieć.